Okej, okay. Tam na pewno jeden schodził. Pytanie brzmi, marnować ammo na takiego grzmota? Okej. Okay. Ło! To jeden strzał to ewidentnie mało, żeby go dojechać. Ała, kurwa! Właśnie. Problem rodzaju tego, że... Właśnie. Muszę stać w miejscu, żeby sensownie strzelać, ponieważ musi mi się naładować ta celność. I opier... Dobra, wiecie co? Kurwa, ale chujowy pomysł, ale żem se kurwa wymyślił. Oła? Tak, zdecydowanie chujowo sobie wymyśliłem, po to mam kurwa ammo, żeby strzelać. Jesus fucking Christ, czy strzały w głowę robią więcej? Zakładałbym, że tak, dobra, zdecydowanie muszę się podhealować. Kurwa, właśnie byłem bliski stracenia progresu calutkiego tego rozdziału, chyba. No dobra, wiecie co? Nie będę się pierdolił. Healuję się jeszcze bardziej. Trochę się tutaj jakby sam prawie wychujałem. Przeładowywanie zajmuje w ogóle zajebiście dużo czasu i właśnie w tej chwili chyba... tak, nie mam już w ogóle amunicji. Jezus Maria, ale no dobra. Tutaj oczywiście więcej jej nie ma, bo jestem ograniczony do organicznych kulek, które są kurwa pochowane w tych refilach amunicji. Więc teraz doskonale rozumiem, dlaczego tutaj wszyscy mówią, że jest mało tej amunicji. No dobra, jestem tam chyba, gdzie chciałbym być, być może? Co to jest, kurwa? To jest zagadka jakaś? O mój Boże. O Jezus Maria, o chuj tutaj chodzi. Dłużej? O Jezus Maria. Dobra, czekajcie, co się tutaj dzieje i co się tutaj zmienia, kiedy tym kręcę? Dlaczego to się zaświeca, jak jest tak? A dlaczego się... Aha. Kompletnie nie rozumiem zasady działania tego gówna. Będę kompletnie szczery. Mogę sobie w to wjechać, mogę tego użyć, ale... Patrzę na te dynksy i nic mi to nie mówi. Aha, o Jezus Maria. No dobra. Widzę. Każdy z tych okręgów ma taką jedną, takie U, nazwijmy to U, które musi być w konkretnym miejscu, żeby to się potem odpaliło, co? Ja mogę kręcić tym, żeby użyć wajchy do połączenia tego gówna z jakimś innym gównem, żeby się kręciły razem. Okej. Okay. To musi być w dół. No dobra, okej. Okay. Czyli żeby to podziałało, to... To U na tym musi być w tym kierunku, ale też... No dobra, krok pierwszy wydaje mi się. Muszę zrównać ramię tego gówna z tym, ponieważ tylko wtedy to będzie działało prawidłowo. Teraz muszę w jakiś sposób sprawić, że te będą się niezależnie od siebie kręciły. Czy teraz... Nie, teraz jest kompletnie na odwrót. To nie podziała. Aczkolwiek to się łączy teraz z tym. Teraz w takim razie te są ze sobą synchronizowane, prawy i lewy, tylko ten muszę sprawić, żeby to U było równe z pałą, która wystaje. Więc teraz jest tak. I teraz jeżeli obrócę tym, może kurwa jakoś w ten sposób. Teraz się połączę z tym. Trzy obroty teraz? O Jezus. Kurwa, mam to w głowie. Ja to spauzuję, spróbuję to ogarnąć. Udało się, udało się. Nie zajęło mi to wiele czasu, tylko trochę skupienia. Będę szczery, trochę przypadkowo, ale się udało. Dobra, znalazłem sobie kolejnego klucza, żeby jeszcze bardziej sprogresować windę, która mi tutaj jeździ, co? Jezus Maria, jeszcze w ogóle sam fakt, że ta broń kurwa strzela w taki dziwny sposób. Zapisała się ta gra? Nie. Jej się kurwa nie da zapisać ręcznie. Co to kurwa za odgłosy szatańskie? Halo? Ledwo chwilę temu się napierdalałem. Dajcie mi spokój, błagam. No dobra. Jak stąd wyjść teraz jak najszybciej? Wrócić do tego miejsca, w którym byłem. Chyba muszę przejść z powrotem tym mostem magicznym? Tak, bo kontrolka do tego mostu jest tam. A może tam się drzwi otworzyły? Chyba się otworzyły? Mam nadzieję przynajmniej. Byłoby miło, gdyby mi to skróciło trochę trasę. Skoro już udało mi się to zrobić. Nie, nie ma żadnych kurwa drzwi. Pomarzyć mogę. Muszę zapierdalać z powrotem naokoło. Oj, 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 oj. Kurwa, taka jedna fajna funkcja jak ręczny save, albo o wiele częstsze quick save'y, autosave'y, to by było tak bardzo pozytywne dla tej gry.
Jak można robić jebanego score na 8 lat i pomyśleć, tak, zapisy co godzinę to fantastyczny pomysł. Na pewno każdemu się spodoba. Robimy tak. Nie widzę tutaj kolejnych przeciwników, którzy by chcieli mnie obecnie intensywnie najebać. Rozumiem, że teraz... Czy ja będę potrzebował dwóch takich, czy trzech takich? Co się stanie teraz, jak włożę do drugiego? Pojedzie jeszcze dalej? No tak, kolejne piętro mi się otworzyło jakby do eksplorowania. Tylko co ja tam dam radę zrobić? A chuj wie. Zapewne mogę sobie teraz wejść do tej windy, zjechać tam, żeby w kolejnych zabawach fantastycznych brać udział. No więc idę. Z braku lepszej możliwości zapierdalam. Proszę, żebym nie umarł. Jak umrę, to się wkurwię. 35 minut jak na razie zasuwam i zapisu ani śladu. Muszę bardzo uważać. Jedziesz windo, czy nie jedziesz? O, i teraz pojedzie. Daję chwilę, żeby się zatrzymać i jakby zrobić to, co chcemy, tam nie przejdę. A potem jedzie dalej, więc spełnia funkcję i mostu, i windy jednocześnie. Wolę się zatrzymać i zastanowić, czy... No właśnie. Czy headshoty dają cokolwiek? O kurwa! O chuja tam. Co mnie kurwa headshoty interesują? Jeżeli obrywam od tych jebańców. Okej, przynajmniej go kurwa trafiłem. Czego teraz nie trafi... Nie ma mammo! O kurwa. Okej, dobra, zmień broń. Okej, dobra. Jeszcze mu został punkt życia, a ja muszę się odładować teraz. Kurwa! Zdychaj, błagam. Okej, poumierali. Nie ma mammo do pistoletu. Taki fajny w tej chwili przebieg zdarzeń. A stacji za amunicją ani widu, ani słychu. Te poumierały, kurwy małe? Poumierały. No jak widzicie, jeżeli chodzi o dostępność ammo, jest kurwa cienko. No ale cóż, takie już życie w piekle. Sam fakt, że mam w ogóle broń, którą mogę się bronić w piekle, to jest niesamowity zbieg okoliczności. Chociaż zbieg okoliczności to może dużo powiedziane. O, ja pierdolę, kolejne. Ale żyćko przynajmniej mam. Ile tego mam? Ile mam w ogóle życia w tej chwili? Dobra, zużyję sobie jednego teraz, podhiluję się. Kurwa, muszę to trzymać przez cały czas ładowania se czegoś w ten, w żyłę. Dobra, naładujmy te. Jakby wiecie, ostatecznie inwestując całą masę wkurwienia i mojej energii wewnętrznej, da się z nimi walczyć na blisko, nie? Tym moim dziabdziakiem. Ale zdecydowanie preferuję strzelanie. Tylko, że niestety strzelanie, jeżeli ma być celne, no to nas więzi w jednym miejscu i tyle. Ja pierdolę tego. Tu jest jeszcze więcej do obracania. Chryste. Jakieś przejście jest w ogóle? Wyprowadzi mnie to? Może jakieś ammo znajdę? Nie wiem. Uwaga, tutaj w ogóle nie będę was męczył oglądaniem całego tego procesu. Wiecie, o co chodzi. Muszę po prostu rozkminić, jak łączyć ze sobą te nody, jak nimi obracać, tak żeby ich względna pozycja względem siebie się zgadzała. No wiecie, o co chodzi. Pauza, zaraz wrócimy. Nie chcecie wiedzieć, jak dużo czasu mi to zajęło. Dobra, chcecie. 15 minut, kurwa, tu siedzę i napierdalam te nody. O, ale mam to przynajmniej, Jezus Maria. Za głupi jestem na takie rzeczy, a może raczej nie za głupi, bo jestem ekstremalnie inteligentny. Po prostu nie mam cierpliwości do robienia takich rzeczy. Nie chce mi się poświęcić czasu na... Będzie coś jeszcze mnie napierdalać. Nie chce mi się poświęcać czasu na zrozumienie tego w pełni. Oho, strzelajnik, kurwa. Będą tam kolejni przeciwnicy, bo ja to najchętniej bym se teraz po prostu... Tam to chyba nie mam po co iść. Pojechał, wróciłbym sobie do tej win... Kurwa, oczywiście, że jest kolejny ten jebaniec. No dobra. Okej, tego tutaj najebałem. Jo! Okej. Kurwa, nie trafiłem go, Jezus Maria. Ta kurwa walka w tej grze. Okej. Dostał. Będę po prostu biegał dookoła. Wydaje mi się, że bieganie dookoła niego to jest całkiem nie taki zły sposób na uniknięcie jego ataków. Kurwa tak, wystarczy biegać dookoła. Czemu się wyginam przed komputerem, kiedy biegam dookoła niego? Nie wiem. Ale udało się. Naprawdę ten finisher jest zbędny. Aczkolwiek mam nadzieję, że chociaż na tyle inteligentna jest ta gra, że nie ma czegoś takiego jak finishery, kiedy mam 17 przeciwników dookoła. Dobra, dawaj mi tę windę, szybko. Jedziemy do góry. Jedziemy do góry, do naszej machiny zmieniającej wszystko. Chyba w tę stronę? Czy ja dobrze wyszedłem, czy źle wyszedłem? Dobrze, bo to jest tam, okej, nie po boku, tylko jakby z przodu. Nie pytajcie, mój mózg już sobie tutaj kierunki ponadawał temu wszystkiemu. Dobra, cyk, to powinno zjechać w takim razie na dół.
Coś się tutaj powinno jeszcze rozpierdzielić. Tak, rozsuwają się wyrota. Dzięki temu powinienem być w stanie w tej chwili w końcu dopchnąć tę całą kulę do głównego pomieszczenia, gdzie będę mógł tymi chwytakami ją poprzesuwać. Na to wielce liczę. Ammo do mojej drugiej broni nie istnieje w tej chwili, dlatego na razie mogę sobie o niej zapomnieć. Za to na pewno, jako że dostałem teraz tego heala i tak czekam na windę, sobie dziabnę kolejne dwa te dynksy. No i lecimy do przodu, zobaczymy co to będzie, zobaczymy. Let's go, jedziemy na sam dół. Jedziemy na sam dół i wracamy do głównego pomieszczenia, gdzie mam nadzieję już po... Kurwa, myślałem, że coś mi zaraz tutaj dziabnie. Gdzie mam nadzieję uda mi się w tej chwili osiągnąć coś więcej. Coś tu łazi? Chyba nie? No dobra. W takim razie, czy to już teraz mogę użyć? Czy to będzie miało w ogóle znaczenie, gdzie jest ta kula, kiedy tego używam? Not sure. Mam nadzieję, że inteligentnie chwyci, kiedy trzeba. Chyba chwyci. Chyba chwyci. Chyba kurwa jest. Uda się. Nie wierzę. O Jezus Maria. Tyle platformingu, łażenia i rozkminiania. Później chwyciłem tę jebaną kulę i ją mam. No dobra. Hak chycił. Dajcie mi chwilę bez walki i chwilę normalnie z rozkminianiem tego. Swoją drogą, ten drugi w tej chwili puzzle, który robiłem na offscreenie, chyba najcięższy do tej pory ze wszystkich, jakie były do robienia w tej grze, naprawdę. Dużo, dużo rzeczy działających jakby w zgodzie ze sobą i naprzeciwko siebie, które po prostu mnie denerwowały. Dobra, uwaga. Jeżeli dobrze rozumiem, muszę użyć tego, żeby chwycić tę kulę w szczypce. Nie, nie, zdecydowanie nie o to chodziło w tej chwili. Myślałem, kurwa, że odwrotną, że... Jakby zamysł był dobry, machiny mi się pokłóciły, okej? Okay? Chciałem chwycić kulę i pojechać z nią na górę, ale myślałem, że to chwyta kulę, a tamto jedzie na górę, bez sensu. To jest taki zero-jedynkowy przełącznik, a to jest maszyna, gdzie się steruje, bo trzeba wygiąć się na lewo i chycić. Jezus Maria, co ja robię ze swoim życiem, że napierdalam w takie gry? Dla własnej przyjemności w życiu bym tego nie odpalił. Nigdy. Nie ma najmniejszych szans. Pewnie bym se pooglądał jakiegoś youtubera. Czy jak teraz z tego wyjdę, to zostanie chwycone? Zostanie, dobrze. Let's go do góry. Daj mi save'a, gro. Nie wkurwiaj mnie nawet. No i tak, teraz se musimy załadować kulę po prostu w miejsce, w którym będziemy mogli pojechać dalej. Rozumiem, że na prawo... Czekajcie, nie. Które miejsce jest które? Kurwa mać. Stamtąd przyszedłem oryginalnie, a stamtąd tam kula odpadła? Chyba tak, tak, dobra. Albo może muszę tutaj tę kulę dać? No nie, dobra, czekajcie, zobaczmy po prostu jak to podziała. Na którą stronę tak właściwie muszę to przerzucić? Wydaje mi się, że nie pozwoli mi na złą stronę tego dać, bo się nic wtedy nie stanie? No dobra, użyj. A, no tak, tutaj się tego nie użyje, bo nie ma szczypców, które by to chwyciły. No tak, dobra, to lecimy na prawo. Jesus fucking Christ, nie pomaga fakt, że to wszystko jest jeszcze juchą pokryte. No dobra, wpięliśmy sukwę. To jest to gówno, które przedtem już byliśmy tak blisko skorzystając z tej windy, ale się rozpierdoliła. Zepisało mi grę? Nie, oczywiście, że nie. O Boże, no dobra. Wydaje mi się, że jedyne co mi w tej chwili pozostaje to... W sumie kurwa nie wiem. To nacisnąć? Chyba tak. Dobra, dawaj. To powinno teraz gdzieś zostać przeniesione, przejechane, przewiezione. Mhm. A, teraz mogę wsiąść tam. Co to zmieni, co to da? Chuj wie, chuj wie. Nic mnie tutaj nie napierdala przez chwilę. To jest bardzo duży plus tej sytuacji. Okej, okay, let's go. Wiecie jaki jest plus tego, że wrzucam jednego skorna dziennie i dzisiaj nagrywam już drugi? Że jutro nie będę musiał w to grać. A, tortury dla przyjemności widowni. Tak, tutaj potrzebowałem kuli w tym miejscu, ponieważ cała ta konstrukcja jeździ tylko jakby na zmianę. Z prawej na lewą, z przodu na tył. Dlatego musiałem mieć kulę z przodu, żeby pojechać na tył. Okej. Okay. To coś robi? Nie, to nic nie robi. Zapisała mi się ta gra. Wybaczcie, że ja tak ciągle sprawdzam, kiedy się gra zapisała, ale odcinek ma już 44 minuty. Oho! Kolejny przytul? Czy coś bardziej poważnego? Kurwa, zgaga. A nie, pluje krwią. No, ja wam mówiłem, że ja jakby... Nie wiem, po co w ogóle próbuję, bo i tak niewątpliwie umrę. O, kurwa! Jakim sposobem my jeszcze chodzimy?
Nie powinniśmy być w stanie się poruszać. Aha, to mi regularnie życie upierdala. Dopiero teraz to zauważyłem. Jesus fucking Christ. Gdzie jest, kurwa, zapis gry? Oczywiście, że idzie kolejny kutas. Jego koledzy ze ściany wystają. A to jest co? Nie wiem. Skorzystajmy. A nie, to jest amunicja. Wow, niesamowite. Zostałem amunicją pobłogosławiony. Dobra, załaduj mnie, kurwa, te bąble. Żebym miał z czego strzelać. I lecimy dalej. No cóż, ja poradzę. Nic nie poradzę. Dobra, dawaj mi pistolet. Ostatecznie wolę tym walczyć. Tylko muszę uważać, ponieważ każdy pocisk musi być stosunkowo wyliczony, gdyż jeżeli nie będzie wyliczony, to będzie przejebane. To nie wygląda jak... Ła! Dobra, te zakończenia nerwowe mnie napierdalać chcą. Tararara, tiruriru, nic tutaj nie zrobię już w tej chwili, wykorzystane. Naprawdę, mogliby dać więcej O! Zapomniałem, muszę ją naładować tę amunicję najpierw. Ile ja tu tego mogę mieć? 6 pocisków przy sobie. No cóż, niewątpliwie najlepiej by było oczywiście cały czas strzelać z maksymalną celnością. Tutaj kolejne jaja do wykluwania. Co ja mam teraz ze sobą zrobić? Gdzie ja mam teraz iść? W drugą stronę. Aha, dobra, przed siebie po prostu. Ło kurwa. Dobra, to tylko jakieś szatańskie muchy. O, nic. O, pikuś, pikuś, pikuś. Tam był ten jeden jebaniec. Widziałem, jak sobie tam spacerował. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy oni mają po prostu takie ścieżki patrolowe, po których łażą i potem z nich wracają? Czy ten se, kurwa, spadnie teraz gdzieś w pizdu? Dokąd mam iść? Do przodu, kurwa, w bok? Ten to w ogóle wygląda, jakbym nie musiał z nim walczyć. Nie wiem, gdzie jestem. Ja pierdolę! Nie wiem, czy zmiana broni to jest dobry pomysł, bo zajmuje to tak, kurwa, dużo czasu. Ale go pierdolnę. Czy on ożył teraz? Czy ja go, kurwa, zrespawnowałem do życia? Nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, okay. Dobra, załatwiłem go. Naładujmy dodatkowe 2 dęksy. Chuj, mam tę amunicję, to będę z niej, kurwa, korzystał. Nie będę się wystawiał na obrażenia. Pytanie, co jest cenniejsze? Życie czy damage? Nie wiem. Kolejna winda. Oho. Gdzie mnie, kurwa, zabierze mnie gdzieś, czy mnie tutaj zostawi? Kurwa, gro, zapisałaś się? Nie. Wiecie, jakie to jest frustrujące? Znaczy, widzicie, jakie to jest frustrujące? Bo ja jestem non-stop sfrustrowany. O Boże, jedyny, dobra. Te jebańce tutaj, wiecie co? Ale nie, po prostu... jako bez polotu, kurwa. Uż, tego za to, jak wystrzeliło. Wolę się ich pozbyć. Nie mam zielonego pojęcia, czy jakby stanowią jakiekolwiek zagrożenie dla mnie, chociaż jest ich tutaj w pizdu, nie chcę mi się tak często broni zmieniać. O Boże, Boże. Co to, kurwa, jest? Wyglądało przez chwilę jak łóżko. Halo? Nie mogę tego użyć? Aha, muszę broń zmienić, no tak. Dopiero wtedy mogę się w to wdziabnąć. O kurwa, układ wszystkiego ulega zmianie, zajebiście. Tego potrzebowałem, a tam jest jeszcze jedna ścieżka, przy której był przeciwnik, której nie obadałem. No chuj mnie strzeli. Czas gry... Jesus Christ. Dobra, momencik. Moi drodzy, dokonałem małego researchu, okazuje się, że akt trzeci nie ma żadnego zapisu w środku. Dlatego musimy lecieć do końca tego aktu. Aczkolwiek z tego, co mi się wydaje, jeżeli dobrze im pójdzie, to zajmie mi to jeszcze jakieś 10 minut, tak więc... progresujmy, a przynajmniej spróbujmy. Co się tutaj dzieje? Tam ktoś łazi... Tam ewidentnie nie mogę pójść. Co to, kurwa, jest? O Boże. To jest... Ja pierdolę, oho, nowy rodzaj przeciwnika, pierdolę to. Kurwa, wygląda na zbyt pojebanego, żebym się tym interesował. Tam nie pójdę, tu nie pójdę, tu nie pójdę, kurwa, tu dookoła. Ja pierdolę, jak mi zacznę... O, dobra, chuj, odetnę się od niego. To się pewnie znowu, obrudzi? Dobra, kurwa, mać. Nie podoba mi się w ogóle to, co się zaczyna tutaj dziać. Coraz bardziej pojebani wielcy przeciwnicy, którzy lezą na mnie. Wyglądają swoją drogą cholernie podobnie do headcrabów, czy jak tam się, kurwa, ci przeciwnicy nazywali z Half-Life'a. Tak więc, kurwa. Co się tam znajduje? Czy to jest jakiś kokon? Jajo? Chuj jeden wie. Co jest tutaj? Nic. Tutaj nie ma, kurwa, nic. Dobra, chuj, biegnę dalej przed siebie. Czy coś jeszcze będzie chciało mnie tutaj najebać? Pewnie tak. Jezus Maria, denerwuje mnie to. O kurwa.
A najbardziej mnie chyba denerwuje to, jak bardzo tutaj muszę zapierdalać na po prostu raz. Nie lubię gier, które nie dają mi opcji po prostu dawkowania gry tak, jak ja lubię sobie grę dawkować. W mniejszych porcjach, a szczególnie kurwa horror. O, dobra, tam jakiś jebaniec idzie. Dobra, chuj, nie wiem dokąd mam iść. Tu mam co? Tu mam windę! Okej. Lewy przycisk. Zaczynam się kurwa gubić. 50 minut. To będzie podzielone na dwa filmy, zdecydowanie, ponieważ nie chcę wrzucać aż tak długich odcinków ze Scorna, gdzie kurwa cały akt jest jednym odcinkiem, tak więc no, na spokojnie. 113 tętno, a tutaj kurwa nie mam klucza odpowiedniego, mam dwie kropki tylko na moim kluczu, a potrzebuję trzy kropki. Jesus. Dobra, kurwa, co dalej mam robić ze sobą? Tutaj ciągle ci przeciwnicy są denerwujący, bo się pojawiają, żeby się pojawić, a potem kurwa znikają w pizdu. Tu mogę moim dziabakiem alienowym co zrobić? O, otworzyć sobie przejście, kurwa, super, dobra, czyli wracam znowu piętro niżej do naszego nowego wielkiego kolegi i innych robaczywków. I działamy. Aha, i to jeszcze sobie uwolniłem jednego przeciwnika tam, fantastycznie. Kurwa, czy ja chcę w ogóle z nimi walczyć za pomocą mojego pistoletu? No te jebańce nie są jakimś super wielkim zagrożeniem. Kiedy będę miał w ogóle kolejne odładowania życia, kto wie. Szczerze, mogę użyć już teraz jednego, żeby mieć full, skoro mi tylko dwa odnawia. No i jedziemy kurwa w dół. Bardziej się boję nie tego świata, tylko tego, że mnie kurwa cofnie 50 minut grania. Autentycznie, jeżeli się to stanie, robię kurwa to, co wam obiecałem. Raz, dwa. No dobra. Okej. Raz, nie mam drugiego. Kurwa, oczywiście, że mnie dziabnął. Okej, jeszcze tylko raz. O, tu mogę się kurwa schować przed nim. Okej, chyba? Nie jestem pewien. Chodź tutaj. Bobo! Ho! Jezus Maria, dobra, wybobiłem go. Ile mam życia? Ile on mi zabrał? Jeden. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Ale wrócę sobie do pistoletu, bo chuj wie, co tutaj jeszcze napotkam po drodze. Byle tylko nie zużywać nam, nie marnować amunicji. To mi się teraz otworzyło. Jezus Maria, czy ja tutaj pójdę, tutaj przejdę, tutaj, tegę, tamtegę? Nie, nie za bardzo. Dobra, wiecie co? Chuj, bo jeżeli znowu do mnie kurwa przyjdzie ten duży, który wygląda w ogóle jak boss jakiś, to przynajmniej będę mógł na szybkości się go pozbyć. Tu mamy kolejne... obrzydliwe kurwa te. Ty! Dobra, tam jest jakieś wielkie gówno, a tu mogę sobie obrócić chyba znowu konfigurację. Jesus fucking Christ! Jajca kolejne. Tym razem nie muszę tych jajców spuszczać i się nimi bawić, tak? Bawić jajeczkami. Co się dzieje tutaj? Przeciwnicy? Stacja! Co to jest? Ammo? To jest, tak, to jest chyba amunicja. Nie widzę tych zbiorników po bokach z życiem. Jezus Maria, tak, napełnij moją trypofobiczną meduzę healingiem, proszę cię. Ponieważ potencjalnego healingu będę jeszcze potrzebował, a to... Jest, kurwa, upgrade, trzy światełka. Dajcie mi już wyjść stąd. Dajcie mi już stąd wyjść. Parę minut jeszcze tortury. I damy radę. A, ten oczywiście tutaj już, kurwa, gotowy jest do działania. Jaki on jest wielki, wygląda jak taki... No, wygląda jakby miał pojebaną ilość życia. A co najlepsze, wygląda jakby potrzeba było, kurwa, go atakować, nie wiem, od tyłu, żeby mu zadać obrażenia. Przód ma taki wielki, nabrzmiały, jakby, kurwa, tam, nie wiem, płuca miał. Wiecie co? Ja po prostu wykorzystam podobną taktykę. Będę zapierdalał, spróbuję go, kurwa, ominąć i tyle, wiecie? O, kurwa, leci po mnie. Oj, tutaj było wyjście, tutaj w prawo teraz. Zapierdalam. Otwarte przejście to obrotowe, które sobie otworzyłem. Cyk, pyk, tu jest gdzieś ta winda. Ona była chyba daleko gdzieś schowana. Tutaj się chowałem przed tamtym plującym, tutaj jadę winą do góry, kurwa, klik. Wykurwiajcie ode mnie, wszyscy przeciwnicy. To jest też legitna taktyka. Pamiętam, że o tym czytałem. Przeciwników można omijać. Niekoniecznie trzeba ich wszystkich mordować. Trzy światełka. Otwórzcie mi drzwi. Otwórzcie mi drzwi. Dobra, teraz tętno zaczyna troszeczkę faktycznie odwzorowywać moje faktyczne odczucia, jakie w tej chwili się we mnie budzą. Co mam tutaj? Tutaj mam stację życia, dlatego patrzę, ile go mam. Czy opłaca mi się w tej chwili... Nie, nie opłaca mi się healingować w ogóle, bo to będzie marnotrawstwo. Lecimy dalej. Ja już naprawdę proszę wewnętrznie wszelkie uniwersa i kurwa absoluty, żeby straszyły mnie mięsne ściany, guzy, toczenie i inne gówna, a nie przeciwnicy, którzy mnie napierdalają. O Jezus Maria, a przepraszam, jeszcze mój przytulony przyjaciel, który mi ciągle... O! O, nowość? Macunie, które zaczynają pożerać mi moją rękę? On regularnie w swoim uścisku miłości wyrywa mi wnętrzności. Pięknie zrymowane, pięknie powiedziane. Teraz się mogę schilować, bo się opłaca.
No dobra, mam dużo tych kropek healujących, mam amunicji... A teraz nie zobaczę, ile mam amunicji, ale tak czy siak bym sobie przeładował. Kto wie, co mnie tutaj spotka. O, prawie się wyhealowałem. Ty, dobra, mam full amunicji. To jest w sumie całkiem, kurwa, niezły układ. Podoba mi się ten układ. Teraz gdzie ja mogę, kurwa, iść? O! Ha, 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 kurwa, macko jebana. Nie będziesz mnie denerwować po drodze. Mam nadzieję, że mój bohater przypadkiem se życia do broni nie zapakuje, chociaż... To mogłoby być pojebane połączenie. Ilość guzów, które są na ścianach, mam wrażenie, zwiększa się wykładniczo. Tam chyba nie dam rady pójść. Ten przeciwnik mi tutaj blokował drogę naprzód, tak więc może się tędy udam do przodu. O kurwa! Raz. Ustaw się. Dwa. Okej, okay. Nie wiem, czy ta broń to pistolet, czy to strzelba, którą po prostu, jeżeli dobrze wyceluję, to strzela bardziej jak pistolet niż jak strzelba. Ale nawet nieźle mi idzie obsługiwanie. Jestem przeładowany, wyhealowany i gotowy na lizanko. Przeciwnicy, gdzie jesteście? Nie wkurwiajcie mnie nawet. Macki, kurwa, ściany, ten se tutaj łazi, dobra. Wiecie co, chłopaki, ja to bym wam najchętniej nie przeszkadzał. O, nie, tamten idzie górą. To wygląda jak harfa, nie harfa, jak organy kościelne. W sumie tutaj motywy piekielne są bardzo jasne, więc może i organy kościelne to dobre porównanie. Co się tutaj, kurwa, dzieje? I kogo tutaj jeszcze spotkam? Okej, mamy jakąś kulę. Mogę iść prawo, lewo. Nie wiem, kurwa, którędy. Którędy znajdę śmierć, a którędy odkupienie. Bulwy pod sufitem, kurwa, też mnie nie nastrajają zbyt pozytywnie. Chuj, no idę. Oh, Jesus fucking Christ. Gdzie ja jestem? Do kuli? Mogę wsiąść do kuli? Mogę tu wsiąść, kurwa, tu pojechać, tam pojechać? Nie mam pojęcia. Ja tu chyba nie pojadę, coś mnie blokuje. No dobra, gówno z tego będzie w takim razie. Przepraszam, czy ja wróciłem do punktu wyjścia? Tak, zdecydowanie, zrobiłem kółko, zajebiście. Dobra, czyli na zakręcie odbić w lewo, a nie w prawo. Rozumiem, rozumiem, naprawdę nie chcę robić kółek. Ostatnia rzecz, której potrzebuję. O proszę, jeszcze raz organy kościelne, zajebiście. Czyli tutaj nie w prawo, a w lewo, żeby sprogresować. Dokąd sprogresować? O, wiecie tyle samo co ja. Prawdopodobnie w głąb mięsnego labiryntu śmierci. O! Dobra, tamten sobie łazi, ale czy przylezie do mnie? O, to jest pytanie. Czy powinienem próbować ich likwidować, zanim do mnie przyjdą? Kto wie? Może zwolnię na przykład, nie będę tak... O, kurwanska mać! O! Dobra, chuj, pierdolę! Tam mam korytarz, biegnę przed ciebie, wyjebane w ciebie, mam wielki chuju. Winda! To zdecydowanie już wygląda jak winda, poznaję, kurwa, te windy. O! Dobra, wsadzaj te palce, kurwa, nic mnie tak w tej chwili nie uspokaja, jak zanurzenie palców w jakichś soczystych ścięgnach. Widzicie? Ta gra nie ma jumpscare'ów, ta gra mnie stresuje tym, że się jak wykurwie, to wykurwie. O Boże, ile jeszcze tego? Ile jeszcze, kurwa, tortur mnie czeka? Gdzie ja jestem? Czy to już teraz? Nie, dalej akt trzeci. Where the fuck am I? Hajajajaj. No chuj, idę. Teraz mamy wielkie mięsne kable. Trafiłem do dzielnicy przemysłowej. Okej, okay. Kolejny strzelający, kurwa, dziabąg. Haha, suko. Przeładowanko. Staram się tutaj oszczędzać amunicję i używać jej inteligentnie. Powiem wam tak, gdyby ta gra miała wybór poziomu trudności, to od dawna nakurwiałbym na easy, ale niestety nie ma, więc co ja poradzę? Czytaj grę? Mamy to! Mamy to! Minutę temu zapis, kurwa! Zrobiłem to! Nic mnie tak nie cieszy, jak widok zapisów w skornie! Jezus Maria! Kończymy, moi drodzy, to nagranie. Naprawdę siadałem z perspektywą zagrania mniej. Patrzcie, jak się cieszę, kurwa, 123 tetra! Kurwa! To jest chyba pierwszy horror, w którym mam licznik tętna, w którym najwyższe tętno jest, jak mi się coś uda, a nie jak mi się coś nie uda. O, dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się wam podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka, a ja spierdalam. Trzymajcie się i pa pa. Trzęsę się cały.